Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina Bastkolasa. Dzień dobry, Karolina Bastkolasa. Razem ze mną niezastąpiony Adam Cyniak. To kolejne zwierzę w eterze i zgodnie z ubiegłotygodniowym zobowiązaniem zaczynamy od powrotu do kocich problemów. A jednym z tych największych kocich problemów to koci układ moczowy. Okazuje się bowiem, że nawet stres u kotów może powodować na przykład problemy z nerkami. Może nie tyle z nerkami, co z pęcherzem moczowym, bo w momencie, kiedy kot jest zestresowany i nie będzie tak swobodnie korzystał z kuwety, bo gdzieś tam się nam schowa. A jeszcze w ogóle niektóre koty są wyjątkowo podatne na stres. To stres jako czynnik taki patologiczny potrafi przyczynić się naprawdę do ciężkiej postaci zapalenia pęcherza moczowego, gdzie nieraz się spotykałem z sytuacją, że zapalenie było tak poważne, że jedyny sposób, żeby opróżnić mocz z pęcherza, to było albo nakucie, punkcja takiego pęcherza moczowego, albo zacywnikowanie po znieczuleniu. A co stresuje kota? Pytanie rzeka. Kota może nawet zestresować to, że kiedy on sobie w swojej głowie zaprogramuje swoją codzienną ścieżkę przejścia przez mieszkanie, a my mu w tą ścieżkę wejdziemy i zaburzymy cały jego misterny plan, to już może być czynnik stresujący. Czynnikiem stresującym może być nagle inny żwirek w kuwecie, który się pojawi. Może być sytuacja taka, też od behawiorysty słyszałem, że w domu była impreza, kot akurat był w kuwecie w sytuacji bardzo dla niego intymnej i ktoś w tą kuwetę wpadł. I kot od tego czasu zaczął sikać wszędzie, tylko nie do kuwety i to też był problem, bo tak go zestresowała ten incydent z kuwetą. Kota może stresować remont u sąsiada. Kota może stresować nagle nowy członek rodziny, inny kot, bo jest takie przeświadczenie, że jak mam jednego kota, to fajnie, żeby on się nie nudził i miał drugiego. No i jeżeli one się we dwójkę dogadują, no to super, ale czasami to jest nieustanna walka. Jeden kot próbuje zdominować drugiego i jest to duży problem. Bo jeden jest w ciągłym napięciu, bo chce go atakować, a drugi jest w ciągłym napięciu, bo ucieka i jest atakowany. Także czynników, które mogą stresować kota, jest niestety bardzo dużo. W takim razie może warto byłoby także dowiedzieć się, jak możemy tego naszego kota zrelaksować. Jeżeli już mamy takiego kota zestresowanego, są na przykład takie specjalne obruszki z feromonami, które działają tak uspokajająco. Są różnego rodzaju preparaty ziołowe, takie typowo weterynaryjne, gdzie też kota powinno uspokoić i wyciszyć, tylko znowu, jeden kot będzie na to bardzo podatny i efekt będzie w zasadzie, będzie prawie że natychmiastowy, a są takie koty, że możemy zawiesić im 10 obruszek, dać pół opakowania tabletek ziołowych miesiącami i one na to nie zareagują. I faktycznie są jakieś takie skrajne przypadki, że nawet czasami trzeba się posiłkować lekami wręcz takimi psychotropowymi, żeby tą kocią psychikę wyrównać. Mam wrażenie, że teraz nam rozmowa nabierze odrobinę rumieńców, a może nawet zrobi się odrobinę kontrowersyjna, bo słyszałam i do tego chcę teraz nawiązać, że niektórzy lekarze weterynarii na stres u zwierząt, i teraz już nie mówię wyłącznie o kotach, ale w ogóle o zwierzętach, polecają marihuanę medyczną. I co ty na to? Znaczy może nie samą marihuanę, tylko jak są olejki CBD, gdzie jest wyciąg konopny, ale bez tych wszystkich psychoaktywnych alkaloidów, to faktycznie jest coraz więcej artykułów, które między innymi pokazują, jaki jest korzyść stosowania takich olejków przy atakach padaczkowych, czyli przy tonizowaniu układu nerwowego, że jeżeli mamy zwierzę nerwowe, dodatkowo na przykład jest jakieś zapadanie tchawicy, jakiś stan zapalny, że jako taka terapia wspomagająca poprawia ogólny stan funkcjonowania zwierzaka. I czy po swoich pacjentach już zauważyłeś skuteczność działania tych metod? To chyba nadal jeszcze jest trochę za krótko, żebym tak mógł w 100% powiedzieć, że coś działa albo coś nie działa, bo mamy pacjentów, którzy bardzo fajnie zareagowali. Miałem na przykład takiego pieska, który był gdzieś tam już na końcu swojego życia. I w zasadzie w nocy, w momencie, kiedy najprawdopodobniej, nie wiem, przestał czuć obecność właściciela, jakoś to środowisko jego się zmieniało, to potwornie wył.
I pierwszy kontakt z tymi ludźmi to było na zasadzie, że wystraszyli się, że tego psa coś potwornie boli, a on po prostu miał takie, no już niestety, zaburzenia neurologiczne. I ponieważ ten pies miał masę innych problemów, codziennie rano i wieczorem to kubek po jogurcie, ilość tabletek po prostu mogłaby tam go wypełnić, tyle leków dostawał. Więc podanie mu jakichkolwiek leków psychotropowych, to w jego wypadku no to byłaby katastrofa już dla nerek, dla wątroby, dla całego metabolizmu. I u tego psa między innymi właśnie wprowadziłem taki olej konopny i efekt był, no właściciele byli w szoku. Że pies, który od, gdzie to jego jęczenie, wycie i wokalizacja narastała tygodniami, aż do takiego skrajnego poziomu doprowadziła, że oni w nocy spać nie mogli. I w zasadzie po tygodniu ten pies się uspokoił. Czyli na pewno jakiś efekt ma. Nawet tydzień temu chyba dostałem od jednego z producentów między innymi formę do nebulizacji. Czyli jest pomysł na to, żeby stosować taki olej konopny właśnie w sytuacjach zapadania się tchawicy. Że tam się tworzy stan zapalny, że zwierzęta są nerwowe i znowu wpadają w takie błędne koło. Także myślę, że jest to przestrzeń do rozwoju, a jak to się skończy, to pewnie dowiemy się za parę lat. I tym, co do zasady, optymistycznym akcentem, kończymy to Zwierzę Weterze. Kłaniamy się bardzo nisko. Karolina Bastkolasa i Adam Cyniak. I zapraszamy za tydzień, a też zapowiada nam się bardzo ciekawie, bo skoro przyjrzeliśmy się już kotom, przyjrzeliśmy się i psom, to w kolejnym programie przyjrzymy się samym weterynarzom. Zapraszamy serdecznie. Do usłyszenia. Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Powtórka programu w niedzielę o 18.15.